Dzisiaj rozpoczynamy lekturę pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Dosyć duży przeskok z ostatniej księgi, którą Kościół nam dał jako lekturę w pierwszym czytaniu, czyli księgę Rut. Wcześniej rozważaliśmy sobie sędziów. No i teraz przeskakujemy do Nowego Testamentu, do Tesaloniczan. I oczywiście samego listu nie rozważamy specjalnie. Natomiast kilka ciekawostek, tak dla przypomnienia można powiedzieć, że jest to najstarsze pismo zarówno świętego Pawła, jak i jednocześnie najstarsze pismo w całym Nowym Testamencie. Paweł był w Tesalonice w 50 roku, więc w tym mniej więcej czasie ten list też musiał powstać, w okolicach 51 roku pewnie. Pierwszy i potem drugi list. Ciekawą rzeczą jest też to, że tutaj pierwszy raz pojawia się to zestawienie trzech cnót wiary, nadziei i miłości. Tutaj to mamy w trzecim wersecie pierwszego rozdziału, oczywiście nie tak wymienione bezpośrednio, tylko nieco opisane, ale możemy sobie to z tego początku listu wyłowić. Paweł napisał ten list do Tesaloniczan jako pewne wyjaśnienie swojej posługi, ponieważ był oskarżany, atakowany jako, no tak mówiąc bardzo ogólnie, jakiś oszust, więc tłumaczy swoją postawę, tłumaczy swoją rolę jako apostoła. Mówi także o prześladowaniach i tym się dzisiaj szczególnie zajmiemy. I w związku z tym też przechodzi do powrotu Pana Jezusa. I może to jest taki centralny temat tego listu, który swoją drogą wywoła pewne zamieszanie i trzeba będzie go doprecyzować w drugim liście, który Paweł do Tesaloniczan napisze. No i oczywiście w każdym liście jeszcze mamy zachętę, nawoływanie do dobrego życia, do życia chrześcijańskiego. Samo miasto, same Tesaloniki to jest miejsce bardzo ciekawe, dlatego że jest to stolica Macedonii, którą kojarzymy oczywiście nie ze współczesną Macedonią, ale z przydomkiem jednego z najwybitniejszych wodzów w historii świata, Aleksandra Wielkiego, właśnie macedońskiego. Samo miasto Tesaloniki zostały założone przez jednego z generałów Aleksandra, który nazwał miasto na cześć swojej żony. Bardzo ładnie, romantycznie. I potem miasto dostało się pod władzę Rzymian i zyskało potem wolność z racji przyłączenia się do Marka Antoniusza, do Oktawiana w czasie wojny, rzymskiej wojny domowej. No, to nie jest może aż takie istotne, natomiast dla nas ciekawe jest to, że jednym z przywilejów, które miasto otrzymało, była możliwość bicia własnej monety, do czego za moment wrócimy. To będzie coś, co troszkę nam ukaże to, co mówi nam Paweł. Tesalonika jako miasto w tej chwili w prowincji rzymskiej, w tej chwili mam na myśli moment, kiedy odwiedza je Paweł, jest miastem wielu różnych religii. Mieszają się tutaj, czy są obecne, religie, czy wierzenia Rzymian, Greków, Egipcjan. Mamy też informację, że była w Tesalonice synagoga, czyli mamy oczywiście także samych Żydów. W tym pewnym, powiedzmy sobie, takim kotle zmieszanym pojawia się święty Paweł, który zaczyna głosić Chrystusa. On mówi do mieszkańców Tesaloniki, że wy odwróciliście się od bożków, nawróciliście się do Chrystusa, odwracając się od bożków, a tych bożków rzeczywiście było bardzo dużo, cała masa. Rozważania dotyczące Pawła w Tesalonice o wiele łatwiej jest nam zrozumieć, jeśli zerkniemy sobie do odpowiedniego momentu w Dziejach Apostolskich, które opisują nam podróże Pawła i przygody, które towarzyszyły im. To jest 17 rozdział, początek 17 rozdziału Dziejów Apostolskich i sam moment przybycia do miasta jest poprzedzony krótkim działaniem Pawła w Filipii.
tam mamy moment, kiedy wyrzuca złego ducha z jakiejś kobiety, jakiejś służącej, co powoduje duży gniew jej panów, pojawiają się zamieszki, no i ostatecznie Paweł jest sieczony rózgami i wtrącony do więzienia. Tam mamy piękny moment nawrócenia tego, który go pilnował. Potem jest dość wesoła historia, kiedy okazuje się, zresztą nie jedyny raz w Dziejach Apostolskich, że Paweł został potraktowany jako obywatel rzymski zupełnie nieodpowiednio, niezgodnie z prawem, bez żadnego dochodzenia został pobity, został ukarany, więc ma prawo dochodzić swojej zwrotu dobrego imienia, godności, tak się też dzieje. No, tak czy siak, moment przed przybyciem do Tesaloniki Paweł jest już w głębokim cierpieniu, już smakuje tego bycia odrzuconym i można powiedzieć w takim klimacie zaczyna głosić w synagodze. Wiemy, że tam przebywał, głosił 3 tygodnie, z pewnością przebywał o wiele dłużej, no bo powstaje tam wspólnota, zawiązuje się wspólnota chrześcijan, która no pewnie przez 3 tygodnie by nie powstała, a poza tym wiemy też, że Paweł otrzymywał wsparcie finansowe od innych chrześcijan, więc pewnie przebywał w samych Tesalonikach, w samej Tesalonice kilka miesięcy, tak sobie możemy przypuszczać. No i teraz jesteśmy w synagodze, gdzie Paweł głosi słowo i mówi rzecz bardzo ważną. Mówi tak: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest Mesjaszem. To jest bardzo jasna deklaracja ze strony Pawła, wskazanie na Chrystusa. I teraz zobaczmy, w jakim klimacie Paweł te słowa głosi. Może nam się wydawać, że działalność Pawła jest trochę romantyczna, jest taka szalona, bo tu Duch go prowadzi, głosi słowo w miastach, zakłada wspólnoty, ludzie go kochają i ogólnie ślicznie. No i z pewnością tak było, ale jest druga strona medalu. Czyli kiedy Paweł głosi Chrystusa, mówiąc, że to jest Mesjasz, to pamiętamy też to, co działo się przy ukrzyżowaniu Pana Jezusa, to jest król żydowski. No nie pisz, że to jest król żydowski, ale że on powiedział, że jest królem żydowskim. Piłat mówi, co on napisał, napisałem. Tam była też cała afera z Cezarem. I tutaj, kiedy niektórzy Żydzi, a wielu Greków, wielu pogan się nawraca, przyjmują wiarę w Chrystusa, przyjmują chrześcijaństwo, inni Żydzi tutaj są określeni jako zazdrośni i może to oznaczać z jednej strony to, że są zawiedzeni, że Paweł ma o wiele większą niż oni publiczność, posłuch swoich słów, ale to słowo jednocześnie może oznaczać też gorliwość w znaczeniu takim religijnym. Nie chcą się zgodzić na to, żeby ich religia uznawana oczywiście przez nich za jedyną prawdziwą, była podważana przez jakiegoś tam wędrownego gadułę. Stąd, i tu już się zaczyna nam odsłaniać prawda, stąd, jak podaje nam Łukasz, dobrali sobie, nabyli sobie, czy wynajęli jakichś szubrawców na rynku, tych, którzy czekali na to, żeby ktoś ich najął. No tym razem nie najęto ich do winnicy, ale najęto ich do jakichś akcji, do jakichś rozrób, no więc wywołali sztuczne zbiegowisko, zaczęli podburzać miasto i szukali Pawła, żeby go, no z jego towarzyszami, swoją drogą ci towarzysze, to jest też ważny temat, do którego jeszcze później wrócimy, ale nie znaleźli jednak Pawła z jego bezpośrednimi wspólnikami, natomiast pochwycili niejakiego Jazona. To jest imię, które jest, to jest imię greckie, ale imię, które jest hebrajskim odpowiednikiem Jozuego, więc tenże Jazon już najprawdopodobniej Grek właśnie, czyli poganin, który przyjął wiarę w Pana Jezusa, chrześcijanin, zostaje przez nich wleczony i postawiony przez politarchów. To jest ważne słowo, ponieważ to jest dosyć unikalny termin, który określa władzę w mieście i to jest termin, który określa władzę konkretnie tutaj, w tym miejscu, w Tesalonice. Więc to też nam wskazuje, że Łukasz, który napisał Dzieje Apostolskie, no nie brał sobie gdzieś tam z czapy tych wydarzeń, tylko rzeczywiście szczegółowo zapisywał co i jak, w którym miejscu. To bardzo nam poświadcza nie tylko o prawdomówność samego Łukasza, ale też i dbałość jego o szczegóły. No więc wrzeszczą ci Żydzi do władz
miejskich, ci ludzie podburzają cały świat i przyszli też do nas, przyszli tutaj, ten Tamjazon ich przyjął. Cały świat oczywiście nie chodzi, że gdzieś tam są na Alasce czy gdzieś tam w Chinach, ale cały świat w znaczeniu Cesarstwa Rzymskiego, że napełniają swoimi kłamstwami całe Cesarstwo Rzymskie i być może, to jest też ciekawe odniesienie w liście już samym do Tesaloniczan, gdzie Paweł zapisał, to też jest interesujące, że w naszym pierwszym czytaniu ono jest troszkę pocięte, nie potrafię odpowiedzieć dlaczego. Trochę mnie to dziwi, szczerze mówiąc, ponieważ brakuje wersetu, który sprawia, że troszkę nielogiczny jest ten fragment, który czytamy w Kościele, ale w każdym razie Paweł tutaj mówi, że wiara wasza w Boga wszędzie dała się poznać. No to wszędzie jest oczywiście troszkę przesadzone, ale to oznacza, że rzeczywiście postawa mieszkańców Tesaloniki była mocna, o czym też jeszcze za sekundkę powiemy. I to wszędzie być może jest jakimś nawiązaniem do tego, że podburzają Paweł i z jego ekipą podburzają cały świat. A wspomniałem o tym pocięciu takim niefrasobliwym. Chodzi o to, że my czytamy, brakuje nam tutaj wersetu 6 i 7, kiedy czytamy, że wy przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana i tego już nie mamy w naszym czytaniu. I także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Natomiast czytanie podaje nam, że wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. I dalej już mamy werset 8. Oni także głoszą, ale oni jacy? No właśnie tu przy tym wycięciu giną nam ci wierzący w Macedonii i Achaii, więc stąd mówię, że to wycięcie jest takie troszkę dziwne, no ale nie jest to istota. Ważne, że mówią Żydzi, podburzają cały świat, całe Cesarstwo Rzymskie. I teraz co to by mogło znaczyć, w cesarstwie, że mowa jest o całym Cesarstwie Rzymskim? To jest ważne określenie, dlatego że mówiliśmy o tych różnych bóstwach, które są czczone w Macedonii, czy dokładniej w Tesalonice. I wierzenie, przede wszystkim Rzymian właśnie, wierzenie, uznawanie i czczenie bogów miało bardzo praktyczne znaczenie. To znaczy oni to przekładali na całe życie, jakby my byśmy powiedzieli, no pozaliturgiczne czy pozakościelne, życie wojskowe, czyli w armii miało to duże znaczenie, dlatego że wszelkie działania wojenne rozpoczynano modlitwą do bóstw, składaniem ofiar, noszono ze sobą także podobizny bogów, których wyznawano. Przecież cesarz sam był uznawany za najwyższego kapłana, Pontifex Maximus. Był także uznawany po prostu za Boga, za ojca całego narodu. I odwrotnie, co już później doskonale pamiętamy, wszelkie niepowodzenia czy nawet kataklizmy naturalne były łączone z jakimiś uchybieniami w kulcie wobec bogów. No i taka postawa chrześcijan, na razie tu jest to niegroźne, bo tu jeszcze o prześladowaniach takich oficjalnych, nazwijmy to urzędowych, nie ma mowy w tym czasie, one się pojawią później. Natomiast rzeczywiście postawa Pawła w oczach Rzymian no, mocno dezorganizuje życie religijne, troszkę wywraca do góry nogami, stanowi zagrożenie dla takiego ładu religijnego w cesarstwie, który jest, czy przekłada się na też ład, no taki ogólny, społeczny, ekonomiczny. Więc jeśli bogowie są czczeni, no to wszystko gra. Teraz pojawiają się chrześcijanie, którzy robią aferę, no i jest niebezpieczeństwo, że może się ten ład załamać jakoś. Wspomniałem o tej monecie, którą bito w Tesalonice i rzeczywiście wiemy, że była to moneta, na której jest podobizna Cezara, dokładnie z napisem Bóg, Teos, więc odniesienie jest tutaj jasne.
Wiemy także, że w Tesalonice wybudowana została świątynia poświęcona Cezarowi jako Bogu, więc tam oddawano mu boską cześć. I kolejne zdanie jest bardzo ważne, które mówią ci Żydzi. Cały czas jesteśmy w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, to jest 7 werset. Oni wszyscy, czyli no, Paweł, towarzysze, Jazon i cała ekipa tych wstrętnych chrześcijan, oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus. Musimy się zatrzymać nad słowem rozkazom. To jest greckie słowo dogma, które brzmi znajomo naszym uszom. Jeśli dodamy na końcu literkę T, no to otrzymamy słowo dogmat, czyli prawdę wiary, coś, w co mamy wierzyć. Jest to naszym obowiązkiem, nie podlega to dyskusji w sensie przyjąć lub nie przyjąć. Oczywiście możemy dyskutować w sensie próbować wyjaśniać, docierać do głębszego sensu, ale dogmat jest czymś, co jest ogłoszone jako istniejąca prawda. Nie jest to coś wymyślonego, tylko jest to objawienie, ukazanie przez Kościół obiektywnej prawdy. Więc mamy tutaj słowo dogmat, które jest tłumaczone jako rozkaz Cezara, rzeczywiście jako możemy przetłumaczyć jako dekret. To słowo funkcjonuje dobrze ogólnie w literaturze, pojawia się u Platona choćby w jego państwie, gdzie mowa jest właśnie o dekretach władz, ale także jest to słowo, które pojawi się kilka razy w ogóle w Starym Testamencie, dokładnie 5 razy je znajdujemy, jako użyte dokładnie tak jak tutaj u Łukasza w 2 rozdziale jego Ewangelii na początku, że Cezar August wydał dekret właśnie, który nakazywał zapisać się wszystkim tam w miejscu swego narodzenia, ale potem to słowo jest także użyte w odniesieniu do postanowień tego tak zwanego Soboru Jerozolimskiego z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, które później roznoszono, czy po prostu nakazywano zachowywać. To jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich, 4 werset. No, niech wystarczy. W każdym razie chodzi o ten dogmat Cezara, tu w kontekście użyty tego, że jest, to jest jedyny król, a ci głoszą jakiegoś innego króla Jezusa, co oczywiście nam przywodzi na myśl proces Pana Jezusa wobec Piłata i oskarżenia Żydów. Natomiast tutaj jest to rzecz bardzo ciekawa, dlatego że mamy te dekrety, te dogmaty Cezarów rzymskich, które między innymi mamy tutaj wydany przez Cezara Augusta ten dogmat, dekret czy edykt w 11 roku, który zabrania, absolutnie zabrania używania astrologii, żeby przewidywać jego własną, czyli Cezara Augusta albo jakiegokolwiek innego władcy rzymskiego, przewidywać dzień śmierci, ustalać dzień śmierci. Potem następujący Tyberiusz, po nim kolejny cesarz, podtrzymał ten dogmat, zapisując, czy no, nakazując karę śmierci dla wszystkich, którzy by tego nie zachowali, czyli którzy by jednak dociekali w gwiazdach, kiedy jednak ten Cezar nam umrze i będzie na przykład nowy, lepszy, powiedzmy. Więc tak się raczej tymi dogmatami, tymi edyktami zabezpieczali. I teraz dochodzimy do rzeczy, która już zupełnie nam odsłoni, w jakich warunkach musiał działać Paweł. Mamy dokument z III wieku przed Panem Jezusem, kiedy to... To jest pewien dekret z jednego, to nie chodzi nawet dokładnie o to, z jednego z miast, ale ważna jest treść, że ludzie postanawiali, to jest ich osobiste wyznanie, osobista przysięga, więc przeczytam tylko krótki fragment. Przysięgam, że będę wspierał Cezara Augusta, jego dzieci, jego potomków przez całe moje życie, słowem, uczynkiem i myślą, zwróćmy uwagę, że słowo myśl nawet, że w czymkolwiek, co będzie ich dotyczyć, nie będę szczędził ani ciała, ani duszy, ani życia, ani dzieci, w sensie swoich. I jeżeli kiedykolwiek zobaczę czy usłyszę coś,
co zostanie powiedziane, zaplanowane albo uczynione przeciwko nim, natychmiast to zgłoszę, a kogokolwiek uznano by za ich wrogów, będę atakował i ścigał z bronią i z mieczem na ziemi i na morzu. Będę atakował, będę ścigał tych, którzy występują przeciwko Cezarowi. I teraz widzimy już, że posługa apostoła Pawła, jego towarzyszy w Tesalonice, to nie jest bajka, to nie są rekolekcje ewangelizacyjne albo jakiś koncert, gdzie śpiewamy Alleluja i podskakujemy, tylko jest to wejście w paszczę smoka. To jest ryzyko śmierci, bardzo konkretne. Paweł nie jest głupi, Paweł jest człowiekiem bardzo wykształconym, więc on doskonale o tym wie. Zatem wchodząc do Tesaloniki, Paweł zdaje sobie sprawę, czy w ogóle do Macedonii oczywiście, czy no w ogóle działając na terenie Cesarstwa Rzymskiego, Paweł zdaje sobie sprawę, z jakim niebezpieczeństwem staje oko w oko, ale jednocześnie, jak głęboko potwierdza to i ukazuje nam jego wiarę w moc Pana Jezusa, w moc Chrystusa, który go prowadzi, który go będzie chronił, chociaż z drugiej strony wiemy doskonale, Paweł to wymienia nam kilka razy, jakim niebezpieczeństwom musiał stawić czoła, jak głębokie cierpienia towarzyszyły jego posłudze. No niemniej jednak jest fascynujące, że te ataki na apostołów nie płyną nawet ze strony pogan, ze strony samych Rzymian, ale bezpośrednio od Żydów, którzy powodowani zazdrością powołują się na ten no, wredny bardzo argument, że Paweł głosi jakiegoś tam Jezusa, którego powołuje królem, tym samym no, odrzucając czy głosząc abdykcję Cezara. Więc to jest no, bardzo, bardzo potworny argument. Już nie chcę mówić, używać znowu słowa wredny, ale rzeczywiście jest to działanie bardzo, no tak powiedzmy, bardzo nie fair. Niemniej jednak Pawłowi udaje się pozyskać dla Chrystusa sporą liczbę uczniów i teraz, kiedy pisze do Tesaloniczan list, wspomina tutaj też o wielkim ucisku, o wielkim utrapieniu. Nie wiemy dokładnie, czy odnosi się do fizycznego cierpienia uczniów, czy do jakichś innych sytuacji, ale być może mówi właśnie o tych prześladowaniach, które, no powtarzam, to nie są jeszcze prześladowania urzędowe prowadzone oficjalnie na rozkaz Cezara, jak to będzie później, ale prawdopodobnie chrześcijanie w tej bardzo młodziutkiej, przecież kilkumiesięcznej raptem wspólnocie, prawdopodobnie kilku z nich oddało życie, bo później Paweł będzie o tym wspominał, to jeszcze będziemy mówić w przyszłych dniach, będzie wspominał o tym w odniesieniu do przyjścia powtórnego Pana Jezusa. Więc widzimy, jak poważnym zadaniem jest głoszenie słowa, jak trudną misję miał Paweł i jak ochoczo do niej się zabierał, jak się nie wycofywał. Skąd on miał tę moc, ten zapał codzienny, mimo cierpienia, mimo wrogów, którzy nastawali na jego życie. Wczoraj sieczony rózgami, dzisiaj idzie do innego miasta, wiedząc, że być może to jest kolejny dzień fizycznych cierpień, prześladowań. No, czerpał moc z relacji z Panem Jezusem i mówi też o tym wszystkim na początku listu, ale żeby już nie było strasznie tak długo, to chcę tylko jeszcze powiedzieć, że dzisiaj Ewangelia jest fascynująco odpowiednia, bo Pan Jezus mówi przeciwko faryzeuszom, przeciwko uczonym w piśmie, których nazywa mocno obłudnikami, głupcami, ślepcami, no, pokazując, że faktycznie jeśli ktoś jest ślepcem, jest głupi, jest obłudnikiem, czy my byśmy powiedzieli faryzeuszem, nomen omen, to jednak tu się to słowo odnosi do tego ugrupowania, to tak czy siak to też odnosi się do nas i my możemy takimi się stać, będąc zaślepionymi jakimś naszym myśleniem, jakimś naszym sposobem widzenia rzeczy
I tym samym, tak jak faryzeusze uczeni w piśmie, w Ewangelii, możemy, czy ci Żydzi w Tesalonice, możemy niszczyć drugiego człowieka, niekoniecznie już głoszących Ewangelię, to już nawet nie o to chodzi, ale po prostu możemy atakować drugiego człowieka, więc myślę, że dzisiaj liturgia słowa zaprasza nas do tego, żebyśmy z jednej strony pamiętali, że są uciski, są doświadczenia dla ludzi wierzących, ale Paweł też mówi jasno, że jest powrót Chrystusa, który jest granicą wszystkiego, jest paruzja, do której się odnosimy, a nie te cierpienia, nie te doświadczenia, nie one są naszym punktem odniesienia, ale powrót Pana Jezusa, który nam to obiecał, że przyjdzie. I z drugiej strony musimy też pamiętać, żeby nie wchodzić w rolę tych postaci, które dzisiaj bardzo negatywnie są ukazane zarówno w Ewangelii, jak i pośrednio w pierwszym czytaniu.